W poprzednim odcinku udało nam się zmienić serce Kamoshiry. To, co zrobiliśmy w pałacu, przyniosło skutek. Teraz tylko poczekać, aż sprzedamy jego medal, żeby zyskać sobie pieniążki na cudowną ucztę, która odbędzie się gdzieś pod koniec tego tygodnia albo na początek następnego. Powiedziano, że mamy teraz resztę tygodnia wolną, ale nie wiem, czy te dni tutaj też będą jakoś wolne. Chyba wszystkie czerwone zaznaczone, co nie? Są wolne, tak. Ale to i tak byłaby niedziela. Dlaczego tutaj kalendarz się tak dziwnie od niedzieli zaczyna? Czyli co, 6 znowu do szkoły? Chyba nie. No jeszcze zobaczymy, ale jak widzicie, tutaj mamy 3 dni, które są zaznaczone. Choć może nawet 4 w sumie? Tak, 4. To są nasze pierwsze egzaminy. To, że mamy teraz wolne, nie oznacza, że nie musimy się przygotowywać. Knowledge i nauka się przyda. Może w końcu wbijemy 2 poziom teraz, kiedy mamy więcej czasu, który możemy poświęcić na zwiększanie statystyk. To którego dnia teraz zaplanowaliśmy naszą ucztę? W sumie nie wiem, ale będziemy mogli też pójść pracować do 777. Co chcemy zrobić z resztą dzisiejszego wieczora? Chodźmy na górę obejrzeć coś w telewizji. Możemy zacząć nasze DVD oglądać, które ostatnio wypożyczyliśmy. Mianowicie Raid. Historia o kobiecie, która potrafi mówić do duchów. Czyli rzeczywiście... Nie. Nie, to nie jest Buffy. Buffy to była łowczyni wampirów. W każdym razie rozmowa z duchami, to może być ciekawe. Japońskie wakacje z duchami. Your wife. You were very close to her. You are very close to her. Even now. This can't be. She's... What are you saying? To dziwna historia o kobiecie, która potrafi rozmawiać z duszami zmarłych. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby ta kobieta dołączyła do fantomowych złodziei. Byłaby całkiem użyteczna, czyż nie? W sumie? Ale my też potrafimy z duchami gadać w sumie, więc to nie byłoby jakiejś różnicy wielkiej. Co za kobieta? Oddawała się, czy tam poświęcała się duszą zmarłych w ten sposób. Może nauczyłeś się czegoś o byciu uprzejmym i, no, miłym dla innych? Mówi wam, kindness też nam niedługo się zwiększy, szybciej niż knowledge. I tak, w tym tygodniu nie będzie się działo zbyt wiele ciekawych, fabularnych rzeczy. Będziemy po prostu zwiększali statystyki, chodzili do kina, social linki zwiększać. Może w końcu będziemy mogli rozpocząć social linka z Ann? Okay. Dalej, chodźmy sprzedać ten medal. Hej, słyszysz mnie? Nie masz na dzisiaj planów, co nie? Chodź pomóc mi zamiast spać cały dzień i tracić życie w ten sposób. No, przynajmniej tyle mu jesteśmy winni. Po prostu poczekamy. Idź na dół i pomóc mu. Pomóż mu. Czyli ranków nie będziemy mieli do używania czasu, bo musimy Soujiro pomagać. Sorry, I kind of pressured you into doing this. And now to our next topic, Fall from Grace, the story of a dishonored Olympic medalist. Just recently, a high school coach confessed at an assembly that he had been repeatedly abusing students. Given his prior Olympic achievements, this has caused quite a stir. What caused this habitual offender to suddenly confess these heinous crimes to his entire school? The police are hoping that the upcoming interrogations will bring light to this question. Isn't this... My friends would come back from practice with bruises all the time. It was scary, but I'm relieved that the abuse is finally going to end now. He would touch me and stuff all the time. I'm glad I don't have to deal with that sexual harassment anymore. There were always rumors, sure. Not many people believed them, though. Like, I'm totally shocked they were actually true. At least now I can go to school without worrying. I knew it. This is your school, isn't it? Na to wygląda. Things might be getting turbulent at school, but you need to just keep your head down, all right?
More importantly, keep those hands moving. I've got some more stuff I need you to do. Sanjiro widział w telewizji, co zrobiliśmy z Kamoshidą. O, był trochę zaskoczony tym, co się stało. Ach, szef naprawdę nas wykończył dzisiaj. No to cały dzień poszedł w ruch. Widzieliście to? Leciało o tym w telewizji. Nie ma mowy, żeby szkoła teraz mogła udawać znowu, żeby nic o tym nie wiedzieli. Znaczy, że nie będą mogli udawać więcej głupich. Tak, też to widziałam. Ale nie wspomniano tam o Shio, prawda? Nie, żebym widział. Nie jestem pewny, że tą część historii chcieli zatrzymać dla siebie. A tak bardzo się cieszę. W końcu się skończyło. Już po wszystkim. Musimy teraz wziąć się w garści i zostawić tą sprawę z Kamoshidą za nami. Już kompletnie nie mogę się doczekać naszej imprezy. Spróbuję nie dać wam czekać, czy tam nie zostawić was. Yes! Morgana cieszy się, że Ann przyjdzie. W porządku, więc musimy sprzedać jutro ten medal. Nawet jeśli szef chce, żebyś mu pomagał, upewnij się, że jutro mu odmówisz, okej? Okay? A jutro niestety będziemy musieli. Ale czy on teraz codziennie będzie chciał od nas coś? Jutro zabierzemy się za to, tak jak obiecaliśmy Lady Anne. Upewnij się, że sprzedamy ten medal. Tylko gdzie i u kogo? Chciałem trochę się pouczyć, skoro już tutaj mamy czas na to. Ale tą scenę widzieliśmy już tyle razy, że możemy w sumie tak nawet ją bardzo szybko ominąć. Nie lubię klikać na to totalne przyspieszenie, ale czasem trzeba, nie? Czasem się przyda. W końcu Knowledge na 2! Już myślałem, że nigdy to się nie zdarzy. No ale widzicie, teraz tak naprawdę nie mamy żadnych wielkich planów fabularnie dalej. Kalendarz jest pusty. Jedyne, co mamy do zrobienia, to właśnie sprzedać medal. Gdy wrócę. Just do it. Don't get cocky with me. Welcome. Prokurator Nijima. Am I interrupting something? Not at all. The cause of the runaway train incident in the subway the other day still has not been found. Police are hurrying to solve the matter as it may relate to the rise in psychotic breakdown incidents. Oh, is that the thing everyone's been talking about? Doesn't it make you curious? People who were living normal lives suddenly went mad or deranged out of the blue. Not to mention that it's happening one after another. Could they really be coincidental? Leaving that aside, what do you have? I'll have the house blend, please. Are you a part-timer? I'm surprised this place can afford one. No, not exactly. Are you a high school student? Where do you attend? Chodzę do Shujin Academy. Oh, someone I know goes there as well. I've heard that things are rough right now. A teacher named Kamoshida confessed his crimes like he was a completely different person, supposedly. And it happened all of a sudden one day. Can a person's mental state change so easily? Huh. Is my drink ready yet? Coming right up. Alright, today's the day we turn in that medal for cash. You know some place that'll buy it off you, right? Oh yeah. No właśnie teraz nie mamy niczego do roboty oficjalnie od gry, po prostu czekać na naszą imprezę, rzeczy w szkole i takie tam rzeczy, ale nie mamy żadnego deadline, żadnej linii, do której musimy jakiś pałac załatwić, żadnego limitu czasowego. W takich właśnie momentach, gdy nie mamy limitu czasowego na to, co, jak spędzać nasz czas, że do tego momentu musimy załatwić jakiś pałac, to niby nic nas nie oczekuje, ale są dni, kiedy będą właśnie wtedy znajdowały się, czy tam przytrafiały nam się będą takie momenty.
Jak na przykład poprzedniego dnia, gdzie Sojiro nagle powiedział, że mamy zejść mu pomóc, albo teraz drugiego dnia, gdy prokurator Nijima przychodzi tutaj do kawiarni i z nami gada. Takie spotkania, które budują fabułę i które budują też moment aż do czasu, kiedy znajdziemy kolejny pałac, jeżeli wiecie, o co chodzi. Jeżeli na przykład oglądacie jakieś anime i są jakieś arki, na przykład w One Piece bardzo lubią to robić, jest jakiś duży ark fabularny i w tym arku podczas tego dzieje się tylko to. Kiedy ten się jednak skończy, pokazują, co się dzieje w całym świecie u różnych osób. I dopiero wtedy przechodzi do kolejnego arku i to się tak buduje. I właśnie tak samo będzie to tutaj wyglądało z tym, że jak skończymy jakiś pałac, będziemy mieli wolny czas. Niby kalendarz mówi, że rób co chcesz, masz wolne, tutaj te wszystkie dni należą do ciebie. I nagle niespodziewanie tutaj ci odleci trochę dnia, tutaj ci odleci trochę dnia, będzie jakieś spotkanie albo tutaj wtedy nagle zacznie się, tak przykładowo, nie pamiętam czy tutaj, tutaj na przykład zdarzy się coś, co sprawi, że nowy pałac się pojawi. I wtedy fabuła pałacu idzie, dostajemy deadline i w tym czasie możemy robić co chcemy, bo wiemy, że żadnych takich pobocznych, małych wydarzeń fabularnych w tym czasie nie będzie. I w tym czasie naprawdę możemy tylko nasze punkty wydawać na jakieś tam statystyki i tak dalej. Ale gdy pałac się kończy, to nie wiemy, co nas oczekuje w tych dniach i możemy być w każdej chwili zaskoczeni. I to było teraz ciekawe spotkanie z Nijimą. Ona jeszcze nic nie wie, co się tutaj dzieje, ale słyszeliście już, że ma swoje podejrzenia. Zaczyna się zastanawiać, co się dzieje z tymi wypadkami. Dlaczego nagle ludzie, którzy prowadzili normalne życia, dostają taką zmianę w umyśle, że strzeleją i tutaj robią jakieś wypadki, tutaj robią coś innego, umierają, dostają te różne zawały. I połączyła to również z tym, co się stało z Kamoshidą, że nagle jakby stał się zupełnie inną osobą. Jakby też osobowość została zmieniona. Czy to możliwe, że człowiek może się tak zmienić, czy może ktoś się do tego przyczynia? Czyli to jest inteligentna kobieta, ona będzie naszym największym problemem. Jak wiecie, zostało nam pokazane na początku, zostaliśmy złapani. Domyślili się, że mamy jakieś takie moce. Ale zanim złapią nas i trafimy do tego momentu, musimy opowiedzieć historię, jak do tego doszło i sami zobaczymy, co się stało, że nas złapali i jak mogli się domyślić, że to w ogóle my i że mogą nas złapać w tym pałacu, który był kasynem, który widzieliśmy tam na początku w prologu. Czy tutaj mogę sprzedać ten medal? Chcesz sprzedać mi złoty medal? Wiem, że mam tutaj masę różnych bzdetów i tak dalej, ale medal nie jest rzeczą, rodzajem rzeczy, którą bym sprzedawał. Wybacz, ale nie mogę kupić tego od ciebie. Może spróbuj gdzie indziej. Kurczę, byłem taki pewien, że to miejsce to kupi. Och tak, może ten sklep z sztucznymi brońmi kupi to od ciebie. Chodźmy tam. No właśnie też tak się zastanawiałem, że tam następnie moglibyśmy pójść. Na stację i do Shibui. Dobrze by było odblokować tutaj niedługo też kilka innych miejsc. Central Street. Chciałem na szybko podróżować do innych miejsc, ale... A, to patrzcie, ten gość od Yakuzy. Hej, jesteś uczniem, szukasz pracy. Co on z tego miał? Hej, nie słuchaj, myślę, że widzieliśmy go już wcześniej. Musimy sprzedać ten medal, zignoruj tego gościa. Zabawne, że cały czas mamy go ignorować teraz. Ktoś tu stoi? Co to znaczy? Macie jakieś plotki? Więc to jest to miejsce. Na to wygląda. Po prostu zajmijmy się tym. Czekaj, nie mamy nakazu na przeszukanie. Bądź po prostu cierpliwy. Jestem pewny, że niedługo dostaniemy. I nigdy nawet nie pomyślą o uciekaniu wzdłuż tej alejki. No bo to wszystko zabarykadowane. O, to może być początek social linka z naszym sprzedawcą sklepu. Skoro tutaj stoją policjanci, może przyłapią nas teraz na sprzedawaniu. Halo? Znowu ty? Czego chcesz? Chcę, żebyś to kupił. He? Złoty medal? Dlaczego to masz?
Nie kupujemy fałszywych albo skradzionych rzeczy, chłopcze. Ej. Czekaj no chwilę, daj mi to zobaczyć. Nie zapytam się, skąd to masz, ale co powiesz na 30 tysięcy jen? Brzmi dobrze? To nie starczy. Razem wiem, wspólnie. Oboje wiemy, że nie znajdziesz nikogo innego, kto kupi to od ciebie za taką cenę. Więc po prostu weź tych 30 tysięcy. Okej. Fajnie było wydać to samemu. Prawie czas. Masz, weź to ze sobą. To podziękowanie za sprzedanie mi tego medalu. Ale, lepiej go nie otwieraj. Po prostu przynieś to ze sobą następnym razem, kiedy tu będziesz. Zrozumiałem. Cieszę się, że jesteś taki szybki w zrozumieniu. Są tutaj. Maneshiva Iwaj, prawda? Są pewne rzeczy, które chcielibyśmy z tobą dzisiaj przedyskutować. Idź, chłopcze. Czy wiesz, dlaczego tu jesteśmy? Nie mam pojęcia. Może szukacie dowodów? Po prostu powiedz mi, panie detektywie. Lepiej się zachowuj! Co to za ton? Cóż, chcecie przeszukać mnie? No dalej, proszę. Róbcie jak chcecie. Co to było? Porządny obywatel powinien kooperować z policjantami, prawda? Hej, czy jesteś pewny, że ta... że to zgłoszenie było wiarygodne? Mógłbym być pewny, że tak. Przysiągłbym nawet. Czy nie możecie się pośpieszyć? Mam tutaj biznes do robienia. Ty sukinsynu. Hej, ty! Co jest w tej twojej siance? Pokaż mi. Ten dzieciak po prostu jest regularnym klientem. Możecie sprawdzić nagrania, jeżeli chcecie się przekonać. Pokażę wszystko, co się tutaj działo dzisiaj. Nie chcę być tutaj, gdy detektywi będą widzieli nagranie ze mną, gdy sprzedaję medal. Powinienem pójść. Nie pozwolę ci tak po prostu odejść, tak łatwo. Pokaż mi, co masz w torbie. To nie twoja sprawa? Powinienem pójść. Nie czuję się, że ci to pokażę. To nie twoja sprawa. Powiedziałem, pokaż mi! Hej, gadasz z dzieckiem, pamiętasz? Poza tym... to nie jego, nie przyszliśmy tutaj, żeby się z nim zobaczyć. Dokładnie, panie detektywie. Może następnym razem nie będziecie nękali moich klientów. See ya. Bezpiecznej podróży do domu, chłopcze. Ciekawe, co jest w tej torbie, ale rzeczywiście to był początek social linku. What were those detectives doing there? More importantly, aren't you curious about what's in the bag? Ale powiedział nam, żebyśmy nie patrzyli. There's no harm in a little peek. Come on, let's open it up. A real gun? Wait, I think it's just a model. It's incredible, though. Miles ahead of the one Ryuji had. There's something weird about that place. Hey, I just had a great idea. We should totally buy this gun from him later. I mean, it's perfect. Something this real-looking would work wonders in the metaverse. Anyway,
He told you to bring it back the next time you came, right? You should try striking a deal with him when we go to return it. Czyli ten gość może sprzedawać nam jeszcze bardziej specjalne bronie. Może gdy mu pomożemy teraz, będzie chciał nam też sprzedać takie rzeczy. Ale to był ciekawy moment. I tak mówić do policjanta. Mamy naprawdę jaja, powinny się zwiększyć. Teraz nasza odwaga. Ann do mnie dzwoni. Oh, hello, it's me. Fajny kolczyk. Wygląda jakbyś sobie pomidora do ucha przyczepiła. I saw the news. You know, about Kamoshida. It's getting a lot of coverage. Dobrze mu tak. I'm still not sure about that. The reaction's been bigger than what I was expecting. I guess I'm just surprised. I don't think we did anything wrong, though. I wonder if we helped those people speak up about it. Z pewnością pomogliśmy tym ludziom, którzy mówili o tym w telewizji, zdawali raport. That's pretty amazing, huh? I didn't think we'd actually be able to do it. And yet, look at us now. This calls for a celebration. Let's meet in front of Shibuya Station at noon tomorrow. Don't be late. Oh, and did you pawn off that medal? You didn't forget, right? Później ci powiem. Huh? Why? Oh, I get it. It's because you sold it for a lot more than we were expecting, isn't it? You should be really excited about the place I chose, by the way. I'm sure everyone's gonna love it. Well, see you guys tomorrow. Na razie. Ah, a restaurant of Lady Anne's choosing. Finally, a decent meal. Te telefonaty chyba rzeczywiście są nową rzeczą, bo nie pamiętam, żeby takie telefonaty z voice actingiem były czymś, co się często pojawiało w Personie 5 normalnie. Hey, what do you think we're gonna be eating? Sushi. Z pewnością, z pewnością sushi. Ooh, tuna, sea urchin, and maybe even salmon roe. In any case, I'm surely looking forward to it. A kto powiedział, że ty coś dostaniesz? Ach, w końcu będziemy mieli tą... Będziemy mieli tą imprezę jutro. Już się nie mogę doczekać. Była mowa, że krótko przed rozpoczęciem szkoły. Czyli rzeczywiście w piątek znowu do szkoły idziemy. Fajnie. Ach, ludzie. Tyle rzeczy się teraz dzieje. Może będziemy mogli niedługo jakiś social link znowu zacząć. Dokończmy serial. Że móc go później oddać w Shibui. You can see me? Please tell him the truth. Don't worry. You're safe. Can you tell me what happened? Ta muzyka w telewizji jest strasznie fajna, która teraz leci. To dziwna historia o kobiecie, która potrafi gadać ze zmarłymi, tak. Czy ten duch mówił prawdę? Jestem aktualnie na brzegu mojego siedzenia, w sensie, że jestem tak ciekaw, co się stanie. Co dalej? Więc ukończyliśmy oglądanie Red, co? No, może jesteś teraz bardziej miły. I kolejna statystyka podwyższyła się na drugi poziom. A wątpię, żeby to tak szybko szło z następnymi też. Knowledge co prawda długo potrzebowało, ale tak ogólnie to dość szybko. Udało nam się te wszystkie statystyki podwiększyć. Wątpię, żebyśmy wszystkie na piąty poziom tak ładnie wznieśli. Knowledge na pewno damy na piąty poziom, a później się zastanowimy, który jeszcze. Ale mamy teraz też więcej czasu w tej grze, więc może będzie trochę łatwiej wymaksować niektóre rzeczy. Zwróćmy niedługo to DVD. Robi się późno, czas spać. I zacząć naszą imprezę jutro. No i pomóc Soujiro oczywiście, on pewnie też będzie coś chciał. Czyli teraz każdego dnia mieliśmy coś fabularnego. Od razu nas tu przenieśli. No wonder Lady Anne chose this place. Of course it's good. This is a famous hotel after all. To musi być pewnie dość drogo, co? Ale no, cudny bufecik.
heard that the police are coming to interview some people at school. That's troublesome. Our names are gonna come up for sure. People are spreading all sorts of rumors about us and Kamoshida. But we got him pumped up. I keep hearing stuff like, the Phantom Thieves really stole his heart. Czyli ludzie naprawdę zaczynają wierzyć w to, że fantomowi złodzieje skradli serce Kamoshidy. A musimy uważać, żeby na nas to się nie zwróciło i żeby policja nas nie przepytała. Prokurator z Nijima, chciałem już powiedzieć prokurator Saejima, trochę za dużo jakuzy w mojej głowie. Prokurator Nijima pewnie jest też właśnie, ona się zajmuje tą sprawą. Mówiła, że ma też kogoś, że zna kogoś, kto chodzi również do szkoły tej samej co my. Musimy uważać, czy taka osoba kontaktowa Nijimy przypadkiem nie zacznie zdobywać na nas informacje i nas przepytywać czy coś. Ale aktualnie możemy nacieszyć się spokojem, bo jak niby mają nam cokolwiek udowodnić? Cieszmy się jedzeniem. I think most people don't believe it, but some of them actually seem grateful. Look at this. The Phantom Aficionado website? Well done, Phantom Thieves. Now I can keep going too. Thank you for giving us hope. Ktoś zrobił stronę internetową o nas? I was just desperate to deal with my own problems, but seeing people saying all this feels strange. Yeah. Hey, what do we do now? Nie planujesz jeść dalej? Well, of course I'm gonna eat, but oh crap! We only got an hour to eat! Just 50 minutes left! God, I'm not gonna finish all the beef dishes at this pace! I need to eat my way through the entire dessert menu! Look after our stuff. We'll snag something for you guys too, don't worry. All you can eat, ale z limitem czasu. To ciekawe. Oh man! God melts in my mouth! Więc czas wpierdzielać to jedzenie! Hop hop! Seriously? Only meat? Now, where should I start? And she's all about the cake! So happy! Hey, calories. Shut up! How much do you think one of these costs? I'll never get the chance to do this again! The Wilton Hotel Cake Buffet! I'd heard rumors, but I never thought it'd be so amazing! And where's our share? I didn't really know what you'd want. So I just grabbed you some beans. Beans? Fasolki? Wszystkich smaków Bertiego Buta? There were some pretty bizarre things there too, so we got you a variety of those. Fried bananas, preserved eggs, and some kind of beans. More beans? We put so much on the plate that it got all mixed up. But it should probably still taste good. This is just plain grotesque. Let's go. These two just don't know what fine dining means. We'll show them. Że też możemy wejść tutaj z kotem? Ale przyda mi się pomoc. Leave it all to me. You guys watch our things while we're gone. Wait patiently for our return. Oh, it's like a meaty explosion in my mouth. Oh, this part's cream cheese. They're not even listening. Są w transie. Ale nie dziwię im się, kto nie lubi dobrze zjeść. As I'd expect from the buffet at a top-class hotel, the ingredients and variety of dishes are crazy good. There's a reason it costs 8,000 yen. They have a lot here, but fish should come first. Let's fill our plate with all sorts of fish. Which table do you think they're at? Ryba. Gdzie my tutaj znajdziemy jakąś rybcie? Możemy znaleźć sobie sami coś do jedzenia, co chcemy. Jak tam u was?
wszystko jest takie dobre. Specjalnie, szczególnie to ciastko. No kurde, no to jedzenie, jest tego tyle na tym talerzu. Nie mogę się zdecydować, czego chcę, a czego nie. Smacznego, Ryuji, smacznego. Tutaj jest off limit. Co tutaj mamy? O, potrawy z ryżem są takie... Wyglądają tak przepysznie, zachęcająco, są takie... delicious. Ale spróbujmy znaleźć jakąś rybę. Tu jest mięso. Mięso wygląda dobrze, ale upewnij się, że znajdziemy trochę ryby. Tutaj też jest mięso tylko. O, ryba pewnie będzie tu. Look, there's the fish. I'd prefer it raw, but grilled is great too. Oh, surowa ryba, fuj. Have you heard, my dear? The news about that Kamoshida fellow was absolutely dreadful. Oh, right. That teacher at Shujin Academy caught doing such indecent acts. Shameful, really. Hold on a sec. And they still haven't managed to solve those horrible psychotic breakdown episodes, have they? Oh, I wish they wouldn't let themselves be distracted by such a tawdry scandal. Perhaps it's a sign of how peaceful this country is. I honestly pity those poor Shujin students, though. It sounds like the Kamoshida incident is the talk of the town. Shoot, they noticed you. Just grab some food and act natural. On the plus side, we'll get to eat the food later. How did a child like this end up in here? I certainly hope he didn't bring friends. I prefer my meals to remain hooligan-free. Thank you very much. Co za... Wiecie, co chciałem powiedzieć. Okropne osoby. Upper class. Shitbags. Come, let us go. No spadajcie, jakbyście w domu nie mieli. What's so bad about kids coming to enjoy a buffet? I wonder how the other people here are reacting to the news. Let's get some more food and listen in. Maybe there are more people we can eavesdrop on at other tables. O tak, podsłuchiwanie. Ja akurat nie jestem jednym z tych gości, którzy mają nastawienie takie, że o, bogaci ludzie są najgorsi. Ale tacy jak oni, z taką... tak dużo arogancji, to im się do portfela raczej nie zmieści. Wiecie, co ona myśli? A możemy jeszcze trochę tutaj podsłuchać? A, okej. Okay. Chodź, nałóżmy sobie trochę ryżu. Rice is incredible! It's the cornerstone of every great meal! Sorry, I got a bit carried away there. Też lubię ryż. So, the ratings for the news were really that good? It was because it was about that teacher who sexually harassed his student, huh? Was it Kamoshida? It's all about how you frame it. You've got to cater to the idiotic public. Ratings go up when you show them crude, sensational news and make it easy for them to understand. How can he be so insensitive? A student almost killed herself because of that Kamoshida. By the way, do you think these sudden changes of heart might be real? Well, that's... Quick, grab some food! Oh, and don't forget the crispy bits. Pycha! So, because he had a sudden change of heart, he just confessed to all his crimes? Who knows? Sorry, but it's time. I have to go. I'll call you again after the meeting. A sudden change of heart, huh? I suppose I can't blame him for seeing it that way. I wonder how the other people here are reacting to the news. Let's get some more food and listen in. Ty po prostu chcesz słuchać, co? O, widok tego całego jedzenia sprawia, że staje się głodny. Ale właśnie sobie przypomniałem, co zapomniałem na jakiś czas. Wczoraj zrobiłem bitki. Jeszcze trochę jest. Zaraz tylko obrać no, świeże ziemniaki. Będzie można wpierdzielać, aż będzie brzegiem wylatywało. Yeah! Pycha. Dawno kurde ziemniaków nie żarłem. Oh, meat. I'm no Ryuji, but a meal is just not the same if you don't have any. I got distracted. When you really look at it, he's just an ex-athlete who overestimated himself.
He should have just accepted his lot in life and quietly done his job as a teacher. It's not even an incident we can take seriously. The whole story is pretty ridiculous. We should probably look into it, but we can also just let the low-ranking scrubs handle it. Look into? I guess they're investigating Kamoshida? They don't sound very enthusiastic about it, though. Hmm? Gah! Grab some food! Ah, get the part that's not too fatty. He's gonna be arriving soon. We don't want to keep him waiting, so we better get going, too. What is he going to discuss with the higher-ups? Well, I'm sure it's more important than lunch. They were dressed quite well, but they still looked pretty shady to me. I wonder how the other people here are reacting to the news. Let's get some more food and listen in. Jeszcze więcej? Kogo mamy tu jeszcze podsłuchiwać? Gdzie to są jeszcze ludzie? Przy deserach może? Tak, przy deserach. Spójrzcie na te ogromne desery. Co to jest? Są lody, czy jakieś tam szejki, czy coś takiego? Na pewno coś z mlekiem. Czy może to takie duże ciasto? W takich małych pojemnikach, które stają się coraz mniejsze. Nie mam pojęcia, co to jest, ale z pewnością coś z cukry. Oh, up close, it looks even bigger and more delicious. This giant sweet. I got distracted. News travels quick. It's already all over the internet. You know, the story about how Kamoshida got his ass kicked by some world-reforming heroes. It doesn't sound like a serious story to me. Some of the details are pretty far-fetched. Don't worry about it. We just have to do what they tell us to do. It's all rumors made up by school kids anyway. If it's gripping news, who cares if it's not true? So they don't believe themselves. But they're making up stories to make the Phantom Thieves seem real. And they're doing this in front of the actual Phantom Thieves. No, my możemy się tylko śmiać w głos, słysząc te całe plotki. Whoa, act fast and get some food! And make sure it's got a lot of whipped cream! What's wrong? Nothing. I thought some weird kid was looking at us, that's all. Why don't we go? It's almost time for the meeting. Dlaczego dziwne dziecko? Did you hear him? He said you were weird. No dlaczego nazywa nas dziwnym dzieckiem? Dlatego, że mamy kota w torbie? Przecież to nawet w przysłowiu jest legalne. Don't think there's anyone else we can listen in on. But it's shocking. So many of the adults here don't seem like nice people. No, też to zauważyłem. Now, according to what we heard, it seems most adults aren't very interested in the news about Kamoshida. Well, now that we've got a nice variety of food on our plates, let's head back to the others. Problemy innych nieinteresujących ludzi tutaj. You brought a ton back. What do you think about coming up against such ritzy food? Po prostu chcę jeść. I was thinking that too, but take a bite. Using better ingredients makes stuff taste way different. Look at you, acting like you have a refined palate all of a sudden. Don't you think you're eating too much, Mona? There's no... knowing when we'll get to come here again. Sure, but you guys brought back loads of food. It'd be a shame to let it all go to waste. Why don't you help them out, Ryuji? Well, we should both help. Oh, me? I'm way too stuffed. I couldn't possibly help. Yeah, stuffing your face with cake. Whatever, let's deal with this ourselves. To ja jestem tym tłustym, a nie rozumiem, jak możecie tyle jeść. Że Annie dostaje... epilepsji cukrzycowej i że nie chce jej się żygać po tych całych ciastkach, że Ryuchi żre tyle mięsa i nie leci do toalety. No, a nasza postać Jokera po prostu, on w sumie nic nie je, on tylko przynosi i patrzy na jedzenie. Wcześniej jadł sobie jakąś zupkę owocową, ale to wszystko. Naprawdę nie rozumiem, jak można by zjeść tyle rzeczy naraz. Ja mam już dość, gdy zjem, kurczę, dwa kebaby. Niecałe nawet. Czuję się tak, jakbyśmy
jak nieważne ile zjemy, że ilość jedzenia wcale się nie zmniejsza. There's still more. Don't give up. Let's keep at it. We did it. Mój brzuch czuje się o kilka rozmiarów za mały. Ojo. This is a victory for all of us. To było ciężkie. We won because we did it together. Good job, you guys. How about one last dish to cleanse your palates? I recommend the seasonal tart. The grapefruit has both alluring sweetness and a tangy sourness. Może zjadłabyś coś słonego dla odmiany? Stop. I don't want to hear about sour stuff. This isn't good. I gotta go to the bathroom. Well, me too. Please, carry me gently. Jaka łazienka? Ty idziesz na dwór, Morgana. My, look at that table. Come now, pay them no attention. I'm sure they must not normally have the chance to eat such exquisite food. I can only imagine what their parents must be like. What was that? We don't got time for that. Come on, let's go. Jak ulżyło Ryuji? I'm stuffed. I totally panicked when I saw the closed for cleaning sign at the bathrooms. You were talking big about eating until you puked, but you really did puke. Are you some kind of moron? Hey, same goes for you! What floor was that restaurant on? We came up to get here, so it has to be on a lower floor, right? Co do... Hej! There's still no update on the case. Not yet. Excuse me, but why are you so involved? It's not something you should be concerned with. I don't care about your opinion, you incompetent buffoon. When I say pick up the pace, you do it! Hey, you're cutting in line! What do you want? My byliśmy tutaj pierwsi. We're in a hurry. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare? What? Sir, we don't have time for this. I know. Co to? Don't bother with them. Co to miało być? Ten głos. Gdzie ja już widziałem tego gościa? What the hell was with that bossy guy? Shouldn't we head back down? Yeah, but... That dick really pissed me off. He wasn't even hiding the fact that he looks down on everyone. Don't lose your temper over this. Just can't forgive shitty adults like that. Głos tego faceta brzmiał prawie tak samo jak ten tego człowieka wtedy. What's wrong? Wszystko w porządku. You sure? You're not looking so hot. It's probably because he never eats well. I'm always stuck with canned cat food, too. Yeah, that sir bullshit makes me sick. Damn it! Czy to był ten gość, który pozwał nas do sądu? What took you so long? Nie tylko z głosu teraz, że się Jokerowi o tym przypomniało, ale już za pierwszym razem, kiedy go przy pierwszym przechodzeniu zobaczyłem, to tak myślałem...
Chwila, czy to nie ten gość ze wspomnienia, którego popchnęliśmy wtedy i który pozwał nas do sądu? Trzeba by cofnąć i zobaczyć, czy rzeczywiście było go tam widać wcześniej. Ale mam takie przeczucie, że tak. I przy pierwszym rządzeniu też miałem takie przeczucie. Are you all pissy? Sorry. I had a run-in with some woman a second ago. She bumped into me, but then said it was all my fault when she dropped her plate. Sounds like a real bitch. Yeah. Thanks, though. But the restaurant workers all looked at me with this disapproving expression. I wonder if we're out of place here. Nie. Pasujemy tu dobrze, zapłaciliśmy i tutaj nasze miejsce teraz jest. Szczególnie ty tutaj pasujesz, Ann, ze swojego wyglądu przynajmniej. Nie wyglądasz jak jakiś... jak jakiś biedak uliczny, jak my i Ryuji. Hey Morgana. What is it? Anyone could have a palace, yeah? Anyone with a strong, distorted desire. Same for them having a change of heart if their treasure gets stolen? That would be the case. Why are you bringing this up all of a sudden? We had trouble earlier too. These selfish shitheads who just look down on everyone else. I was just wondering if we'd be able to change those kinds of people too. You mean, you want to continue as the Phantom Thieves? I've been thinking. We put a lot of work into changing Kamoshida's heart, but nobody believes in the Phantom Thieves. Plus, those guys who had no other choice but to just deal with it are thanking us. Us, of all people! Hmm. Jest wiele różnych ofiar, które przeżywają to samo co Shio i reszta uczniów, tylko przez inne osoby. Czy dobrym pomysłem byłoby pomóc im i kontynuować naszą przygodę jako fantomowi złodzieje? Jest sporo ofiar. I agree. If we ignore people who are in trouble, I'd go back to being the same as I was before. Well, that's true. A skoro mamy tą moc? You're under my tutelage. There's nothing we can't accomplish as Phantom Thieves. Shouldn't we be able to help him out? Nawet się nie zastanawiałem nad taką możliwością. Ale to prawda, że posiadając tą moc, możemy być w stanie pomóc wielu osobom. But... hańbą byłoby nie wykorzystać tej mocy do robienia dobrych rzeczy. That means we'll have to fight shadows again, doesn't it? Indeed. That can't be avoided. I'm sure we'll manage. Right? Chcę pomagać ludziom. Even if you guys are still just fledglings, this means we're an actual organization now. Fledglings? That's actually pretty fitting for us. All right, it's settled. We're gonna catch all these shitty adults by surprise and make ourselves known to the world. Możemy zacząć od tego łysego gnoja, którego przed chwilą spotkaliśmy. Are you okay being our leader? Ja mam być waszym liderem? Dlaczego? No objections here. I can't handle all that responsibility stuff. Where's my say in this? But Lady Ann made the recommendation, so I'll allow it. Well, should we decide on a name for our group? I just went with Phantom Thieves of Hearts last time, but don't you think a real name would be cooler? Ooh, I got it. I want it to be something both cute and luxurious sounding. Let me see. How about the Diamonds? I'm getting the real Little League baseball feel from it. Well then, here's my suggestion. How about Tilefish Poilet? Co?
Co to za nazwa? Tile, what? That's what I ate earlier. It's commemorative, no? Co? Oh no, you idiot! You decide for us. Jak mamy się nazwać? Co prawda przez całą grę i tak będziemy nazywali się Phantom Thieves, Fantomowi Złodzieje. Ale jaką nazwę wykorzystać, którą będzie później widać w internecie, na naszych rekordach i to wszystko? I nie możemy dać niczego obraźliwego dla innych. The Phantoms. To jest i tak nie aż tak istotne, nie pamiętam nawet, czy fabule o tym jakoś wielce wspominali, bo zawsze mówią po prostu o Phantom Thieves. Ale moja ulubiona nazwa to zawsze będzie Dream Team. Tak samo jak nazwaliśmy się w Pokémon Mystery Dungeon. To jest zawsze nazwa naszej drużyny. Chyba, aż się coś nie zmieni. A good name for a rookie. We going with that? Tak. Well, now that the name's set, who's our next target? There are tons of rotten adults and all. Why not just stick to targeting big names? Jakiś celebryta? Skoro zabieramy się za jakieś duże osoby? Yeah, something along those lines. If we go after some bigwig, it's gotta get on the news, right? Don't you think more people would believe in us if we did that? No tak, ale pomaganie mniejszym... Pomaganie w problemach mniejszych ludzi, w sensie pozbywanie się... mniejsi ludzie, tak jakby, jeżeli teraz z jakimś tam skorumpowanym celebrytą, czy coś takiego będziemy się bawili, żeby zmienić jego serce. Ja to widzę bardziej tak, że... pozbywanie się takich gnojów jak Kamoshida byłoby lepszą rzeczą, która pomoże bardziej mniejszym osobom, no bo widzimy po uczniach, to jest coś, co... tutaj u mniejszych osób są czasem większe problemy dla innych, niż że jakiś tam gość po prostu, nie wiem, kurczę, tutaj pieniądze, coś tam z pieniędzmi robi, albo coś takiego, albo inne rzeczy, wykorzystuje tutaj swoją władzę, czy coś w tym stylu. Patrzyłbym na to, co ta osoba robi i jakie problemy sprawia innym, a nie jak bardzo znany jest, no ale... Dobra, jeżeli zmienimy serce kogoś popularnego, to wtedy uwierzą może w końcu w istnienie fantomowych złodziei, jeżeli mamy iść tutaj w popularność. That's not a bad idea. For you, Ryuji. True. If we become better known, we might be able to give courage to a lot more people. Dobra, tutaj masz rację. Moglibyśmy też dzięki temu dać odwagi większej ilości osób. I don't really like the idea of just picking someone out of the blue, though. Let's narrow it down to someone we can all agree on, then. So we need a big wig we decide on unanimously. I like that unanimous decision part. It's like we're making some kind of pact. Now then. This is the official formation of the Phantom Thieves organization. Oh no! Our time for the buffet ran out. I guess we'll just have to talk more tomorrow. Another world in which people's distorted cognitions take shape? Stealing treasure to change hearts? And on top of that, a talking cat told you all this. Wiesz, w co chcesz. Honestly speaking, that all sounds absurd. It's hard to believe that this is even worth listening to. Still, it can't be considered nonsense when parts of it align with Kamoshida's confession. The same goes for the testimonies of the officers who arrested you. But so be it. At any rate, you mentioned something more important. These two other accomplices, besides this talking cat thing that appeared in your story. From what you've been telling me, they're students at the same school, aren't they?
Very well. I'll leave it at that. Let's continue on. The questioning's not over anyway. If you are making this up, the cracks in your story will prove it. The next to receive a calling card was this individual. A master of Japanese arts, Ichiryusai Madarame. It's even more incomprehensible than Kamoshida as to why this man was targeted. Where did you come to know him? And how did you learn of his crimes when you weren't a victim of them? Start by telling me what you all schemed. Madarame. Popularny malarz. To ma być nasz następny cel, ale to jest osoba, której w ogóle jeszcze nie znamy. No to chyba dobre pytanie, jak w ogóle dotarliśmy do tego i co spowodowało, że wszyscy zgodziliśmy się, żeby zmienić mu serce. To wszystko dowiemy się chyba w jednym z następnych odcinków, ludzie. Czas to zakończyć. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć.